Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska z portalu czary.pl i przedstawię horoskop na dni od 28 września do 4 października. Jest to horoskop dla 12 znaków zodiaku. Przed nami tydzień z pełnią w znaku barana, a więc będzie gorąco, będzie się sporo działo, zwłaszcza w życiu przedstawicieli znaków ognistych, czyli baranów, lwów i strzelców, które mają przed sobą bardzo aktywny i ambitny tydzień. Barany na początku tygodnia warto, żeby skupiły się na nadrabianiu różnego rodzaju zaległości. W poniedziałek, wtorek i środę będziecie trochę spokojniejsi, łatwiej będzie Wam skoncentrować się na tym, co jest ważne, ale w czwartek i piątek już mnóstwo nowych pomysłów, ciekawszych niż dotychczas propozycji i większej też woli wygranej. Pełnia, która w czwartek odbędzie się właśnie w Waszym znaku zodiaku, sprawi, że będziecie niezwykle mocno i żywiołowo reagować na wszystko, co się dzieje. Więc śmiało można będzie ćwiczyć, szaleć, umawiać się na randki, ale unikajcie zbyt dużego ryzyka i postarajcie się nie angażować w żadne kłótnie. Weekend już trochę spokojniejszy i po całym tym szalonym tygodniu uda się baranom odpocząć. Lwy w tym tygodniu też będą bardzo ambitne, bardzo pewne siebie, zwłaszcza, że bardzo mocno sprzyja im Wenus, która do czwartku będzie znajdować się w ich znaku zodiaku. Więc śmiało możecie prosić o to, co jest Wam potrzebne, współpracować z innymi osobami albo liczyć na to, że w różnych sprawach po prostu będziecie mieli więcej szczęścia. Ale też czwartek, piątek i sobota dla lwów bardzo sprzyjające imprezom, zabawie i odpoczynkowi po całym tygodniu, więc nie przegapcie okazji, żeby się gdzieś dobrze bawić. Strzelce w tym tygodniu będą skoncentrowane na nowych pomysłach i nowych planach. We wtorek i środę radzę jednak na strzelce uważać, ponieważ coś może im się nie podobać. Księżyc znajdzie się w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, a to sprawia, że możecie się na kogoś obrazić, coś może Wam się nie spodobać, ale na szczęście już od czwartkowej pełni życie strzelców znowu będzie wesołe i radosne. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą skoncentrowane na ważnych zawodowych sprawach. Dla byków jest to bardzo dobry tydzień na rachunki, na większe porządki, po to, żebyście od piątku mogli na spokojnie realizować nowe pomysły. Rozglądajcie się też za okazją do większego zarobku, dlatego że szczęście finansowe nadal bykom mocno w tym tygodniu sprzyja. Panny na początku tygodnia będą zajęte przede wszystkim doprowadzaniem swojego życia do porządku. To jest bardzo dobry tydzień, żeby zabrać się za jesienny przegląd szaf, kosmetyków, różnych zapasów, które macie zgromadzone gdzieś w kuchni, dlatego że od piątku już nie będziecie mieli na to czasu. Wenus, która wkroczy do Waszego znaku zodiaku, sprawi, że miłość, towarzystwo, spotkania z różnymi interesującymi osobami to będzie to, co będzie Was bardzo mocno interesować, ale niektóre panny też pod wpływem planety Wenus będą chciały wybrać się na większe zakupy i tą wolną przestrzeń, którą zrobiły sobie w szafach na początku tygodnia, zdecydowanie uda się czymś ładnym zapełnić. Koziorożce w tym tygodniu będą przede wszystkim skoncentrowane na pracy, ważnych sprawach i tym, co jest do zrobienia. Słońce, które znajduje się w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, umacnia teraz Wasz autorytet. Ale Mars radzi z nikim się nie kłócić i raczej pokojowo rozwiązywać różne konflikty. Czwartek i piątek w życiu koziorożców mogą być nerwowe. Ta pełnia w znaku barana spowoduje, że możecie przeceniać znaczenie różnych propozycji albo też za bardzo złościć się na ludzi, którzy nie ze wszystkim się z Wami zgadzają. Ale spokojnie, już od piątku będzie sprzyjać Wam Wenus w Trygonie, więc kiedy trochę odpoczniecie, wszystko stanie się łatwiejsze. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu nie muszą się za bardzo niczym martwić. Bliźniakom mocno sprzyja szczęście, to jest bardzo dobry tydzień, żeby rozwijać swoje talenty, uczyć się różnych nowych rzeczy, odkrywać tajemnice. Tylko we wtorek i środę radzę bliźniakom trochę zadbać o zawodowe i finansowe sprawy, dlatego że księżyc, który będzie w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, radzi zwrócić uwagę na szczegóły, żeby nie było tak, że coś przegapiliście i potem w czwartek i piątek trzeba ratować jakieś trudne sytuacje. Wagi mają w tym tygodniu bardzo dużo szczęścia i powodzenia. Słońce przemierza ich znak zodiaku. To jest więc bardzo dobry tydzień, żeby realizować swoje plany. Ale w czwartek pełnia, która znajdzie się w opozycji do Waszego znaku zodiaku, może też wyciągnąć na jaw różne zaległości albo przypomnieć Wam o jakichś pomysłach, których nie udało się dotychczas zrealizować. Więc bądźcie czujni, dlatego że koniec tygodnia może wprowadzić zmiany w różne plany, które wydawały się już w Waszym życiu ustalone i ułożone.
Bardzo pewne siebie, radosne i wesołe będą w tym tygodniu wodniki, które nie muszą się o nic martwić, ale Merkury, który jest w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, przypomni Wam o tym, że warto jest się czegoś nauczyć, więc jest to dobry tydzień, żeby szybko zapisywać się na jakieś kursy, może jeszcze na jakieś studia są wolne miejsca, albo też będziecie rozwijać się w ramach swojego własnego hobby. Więc w tym tygodniu przede wszystkim myślcie o tym, co możecie zrobić dla swojej przyszłości, a koniec tygodnia też i dla Was będzie trochę bardziej rozrywkowy, może zresztą gdzieś na jakichś kursach albo spotkaniach uda Wam się znaleźć nowych przyjaciół. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, będą w tym tygodniu w całkiem niezłych nastrojach, ale raki mogą być zapracowane i nerwowe. Różne rodzinne sprawy będą wymagać wyjaśnienia i ułożenia, więc postarajcie się nie zrzucać tego na osoby, które mogłyby być nieodpowiedzialne, bo wtedy podczas czwartkowej pełni możecie mieć z tego powodu problemy. Więc, drogie raki, tak naprawdę to byle do piątku, dlatego że od piątku mocno wspiera Was sekstyl planety Wenus i wszystko to, co jest trudne, zacznie się wyjaśniać i okaże się łatwiejsze. W dobrych humorach będą w tym tygodniu zodiakalne skorpiony, które pod wpływem Merkurego, który przemierza ich znak zodiaku, są bardzo ciekawskie, bardzo spostrzegawcze i mają bardzo dużo szczęścia do ludzi. Więc nie tylko praca, nie tylko zawodowe sprawy, ale też to wszystko, co dzieje się pomiędzy znajomymi, będzie przykuwać Waszą uwagę. Za to w sobotę i w niedzielę i Wam, skorpiony, bardzo mocno szczęście sprzyja, warto więc będzie wybrać się na jakieś spotkanie lub zorganizować randkę. Ryby za to mają w tym tygodniu przed sobą trochę więcej ważnych spraw do załatwienia. We wtorek i środę księżyc w Waszym znaku zodiaku sprawi, że to Wy właśnie będziecie decydować o przebiegu różnych spraw, więc nie bójcie się, śmiało wykażcie się odpowiedzialnością, dlatego że Jowisz w sekstylu mocno sprzyja Waszym finansom. Natomiast od piątku i dla ryb całkiem niezły czas w miłości, ponieważ Wenus znajdzie się w opozycji do Waszego znaku zodiaku i może się okazać, że komuś bardzo na Was zależy i będziecie się zastanawiać przez cały weekend, co właściwie powinniście z tym zrobić. Dziękuję, życzę wszystkim bardzo udanego tygodnia, udanej pełni, spełnienia marzeń też podczas tej pełni życzę i zapraszam do obejrzenia filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Konkel, a na tym filmie opowie o tym, co dokładnie będzie się działo w poszczególne dni tygodnia. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!